Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta 76. Ja jestem House oczywiście. Jesteśmy sobie już nieopodal tej wieży. Jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, taki był plan, żeby się tutaj udać i zrobić to zadanie dla Rose. Więc przeszedłem sobie tutaj troszeczkę drogi, tutaj podkrywałem jakieś nowe miejsca. Nie, tu odkryłem jakiś taki Fort Atlas. Tu jest Bractwo Stali. To jakieś wyzwanie zrobiłem. Bractwo Stali tutaj stacjonuje. Mają swój obóz, taki wielki atlas właśnie, obserwatorium takie. No nieważne. Kiedyś na pewno tam zajrzymy. No i tu mi się od razu jakieś zadanie pojawiło. Jak odkryłem ten fort, ale to nieważne. Co do broni, nie wiem, czy tu pozmieniałem coś. Aha, pozmieniałem. Tutaj zmieniłem w tym moim karabinie myśliwskim, zmieniłem lunetę, jak widzicie. To jest chyba krótka albo średnia. Chyba krótka luneta. Ja na taką. Ona jest dosyć celna. I najważniejsze, zmieniłem, bo jak wiecie, pewnie miałem problemy z amunicją, już tutaj 308 mi się kończyły, a zrobienie ich to jest po prostu masakra, to zużywa piekielnie dużo ołowiu i różnych takich części. Więc kupiłem gdzieś na stacji, znalazłem plan właśnie do tego karabinu myśliwskiego. Zmienić komorę zamkową na i mam teraz kaliber 50. Kule 50. Znaczy to jest pół cala chyba. Dobrze mówię? To zadaje troszeczkę mniejsze obrażenia. No come on. Zaraz poziom w ogóle wbije. 49. O, Jesus Christ. Krótki karabin myśliwski. Mam nadzieję, że mają tu jakąś stację, żeby to rozłożyć. Halo. Rdzeń fuzyjny. Wow. Nie myślałem, że będzie tak sobie leżeć. Rdzeń. Need to fight. Need to smash. Fuck me. Burn her! Dobra, on mnie nie widzi. Ja mam dosyć dobre skradanie już. I jeszcze. A proszę bardzo. Ranga druga. Ciekawe. What the fuck? Ile tych rang wbiłem do licha ciężkiego? Kurczę, już zapomniałem, co miałem mówić przez to wszystko. Ah, shit. Sorry, no... Aha! Że mam dosyć dobre skradanie. Chyba też wam nie pokazywałem. Mam nowy... napierśnik. Ciemny, przepastny, metalowy napierśnik. On jest troszeczkę gorszy. Ma 84. Odporności, a tamten miał chyba 94 albo 85, 6, nie wiem, ale w tych granicach to jest niedużo,
niedużo słabszy, ale jest ciemny i to poprawia skradanie się. W sensie w ciemnych pomieszczeniach jest, w ciemnych miejscach jest dużo trudniej mnie wykryć. I też mam, a dużo mam ciemnych, już trzy rzeczy mam ciemne. No i to jak widać to skutecznie działa i... O to kurde, ile ja tych rang wbiłem, serio? Ranga siódma, aż jestem ciekaw. Uuu, 150 atomów. Nice. Czemu ja nie mogę tego? No w końcu koniec. Dziewiąta ranga, Boże Święty. Nie mogę tego... Jak ja mam to odblokować? Ach, szanić. Dobra. Interesuje was pewnie, jak już osiągnęliśmy poziom, no już jesteśmy bardzo, bardzo blisko 50 poziomu. Rzućmy sobie okiem, co my tutaj mamy, co my tutaj możemy zrobić. Możemy zrobić jeszcze, zwiększyć obrażenia. I to mnie chyba najbardziej w tym momencie interesuje, chociaż... A to mniejsze obrażenia... Ja tych wszystkich takich kart muszę się pozbyć. I to właśnie powyżej 50 poziomu muszę gdzieś tam to pozamieniać. O. Patrzy. Skradanie się na maksa z sztuką uciekania. Mogę też wziąć w szczęściu, tak jak mam to, że niewielka szansa na poprawę stanu broni. I mogę też wziąć, takie samo jest do pancerza. Ale mnie kusi bardziej albo to, żeby zwiększyć na trzecią rangę, albo... Ja używam co? Karabinów, tak? Strzelba... to. Karabinier. Ekspert karabinu. Albo po prostu wezmę tego tajnego agenta. Chociaż nie, bo to jest ataki z ukrycia, tak? Tak. Natomiast jak już mnie wykryją... Może lepiej to by było. A zobaczmy, jak usunę tą rangę. Znaczy, zobaczmy, ile teraz mój karabin tutaj. 99. Ok. Zapamiętajmy to sobie. 99. A jeśli to wypierdzielę. Czyli jednak zwiększają się obrażenia. A jak jeszcze wypierdzielę, sorki, że tak mówię, ale to... No... Kurde... A to, co ja używam... wytłumiona samoróbka. Ja nie wiem, do jakiej kategorii to się zalicza. 56. Dobra, 56 obrażeń. Czyli to też działa. Dobra. Weźmiemy jednak sobie... Chociaż... Kurczę, muszę popatrzeć, wiecie. Nie, dobra, zostawię to sobie
po odcinku popatrzę, bo muszę przejrzeć te wszystkie profity. Może jakieś nowe karty mi się odblokowały. No, więc... Więc nie chcę tak, kurde, na ślepo wyrzucać tych punktów, bo i tak już zdecydowanie za dużo. 44 mam w brud. Steampaki na sprzedaż. No. Kurde, nie mieli tu żadnego tego. Warsztatu. No dobra, zróbmy to zadanie w końcu, bo... Po to tu przyszedłem w sumie. Pusta oliwiarka. Dobra, nic tu chyba już więcej ciekawego nie znajdę. Więc odpalmy to cudo. Komunikaty wykrywania spalonych, co to jest? Okej. Ja mam tą... Zaraz, gdzie to jest? Prowadź holotaśmę, podłączę ją. Holotaśmę podłączeniową. Ja też muszę te wszystkie holotaśmy, muszę straszny porządek sobie zrobić, kurde. Ale to od 50 poziomu, okej? Okay? Sobie zrobię... totalny reset postaci. A w ogóle coś wam zaraz opowiem, jak nie zapomnę o tym. Żeby to jeszcze było alfabetycznie. Notatka własna, holotaśma. Niezapisana holotaśma. Chyba nie to. Kurde, gdzie to może być? Dziennik. O, jest, dobra, na samym dole. Jezus. Dawać się tego nie spieprzyć, a teraz udowodnij, że nie jesteś skończoną fujarą. Wybierz aktywuj połączenie przekaźnika. Jeśli ci się nie uda, znaczy... Okej. Hey, Meg. Listen up. I'm David fucking Thorpe. Get your ass over here. Top of the world is where it's at. Mezzanine. It's time. Środkowe piętro, zanim wyprzedzicie Meg. Every last one of you. Hey, Meg. Listen up. Broadcast loop confirmed. Congratulations. Your transmitter is now connected. No dobra. Is that great or what?
mission time? Sure, I could have got Meg out here lickety-split. I mean, don't get me wrong, she really ain't my biggest fan. But believe me, this broadcast, way more fun. Now, you probably want to haul ass back to the mess, because something down there's making all the racket, and you're going to want that place nice and tidy for when Meg shows up. Okej. Obawiam się, że nie mogę odbyć szybkiej podróży. Oh shit, pozbądź się wrogów ze środkowego piętra. Nie mogę odbyć szybkiej podróży, bo jestem przeciążony. Ale... obóz w rębu drzew. Mogę udać się gdzieś. A no właśnie. Gdzieś na przykład tutaj. Żeby sobie porozwalać niektóre części, bo tam są warsztaty. Tylko tam nie chcę tam iść, bo tam są, kurde, tam Wendigo był. A tu chyba też nie będzie warsztatu, bo tu jest... kurde, tu tylko wilki były. Ach, cholera, to chyba muszę iść tutaj. Niestety. Jak bardzo bym nie chciał, to... czy tam łazi jakiś półgłówek? Tylko czy to jest spalony? Na szczęście tak. Gdzie to były warsztaty? Żarówka, dobra. Jakieś ammo. Teraz, kurde, zbieram 308. Jak... jest ten do pancerza. Biorę 308, jak już ich nie używam. Dobra. Mamy to, możemy się przenieść. Kapsli, a niech stracę. Mógłbym się przenieść do obozu swojego z Afriko. Oho. To co tak serwer długo działa? Do swojego obozu. A właśnie, coś mi się przypomniało. No faktycznie mógłbym się do obozu, kurde. Bo bym wam pokazał. Zbudowałem ten schron z poprzedniego odcinka, jak pamiętacie, w tej krypcie 51. Tam zdobyłem te plany swojej prywatnej krypty, znaczy schronu swojego. No i zbudowałem. Jest włas i w ogóle się wchodzi. Wow. Fajnie. No. W sumie ciekawe, jakby zrobić tylko taki włas. O nie. O nie, wiecie co? Okej, poszło. Już myślałem, że znowu się zawiesiło. Szlak by trafił. No, że na ziemi sobie gdzieś tylko kładziecie ten włas. I tyle. I swój obóz, ten kamp. Rozkładacie go dopiero tam w środku, jak wejdziecie, nie? I to by było dobre. Bo ani tego...
tutaj na powierzchni nie byłoby żadnego domu ani nic. Nic w tych rzeczy, tylko po prostu o, gdzieś tak pod drzewem sobie, kurczę, robicie włas. To by było dobre. Nie wiem, czy tak można. A w sumie nie chce mi się testować tego, więc... Jak ktoś wie coś na ten temat, to proszę mi dać znać. Dobra, pozbyć się wrogów ze środkowego piętra. Mam nadzieję, że to już będzie jakieś takie końcowe zadanie. Też pytanie, co to będą za wrogowie. Mam nadzieję, że nie jakieś, kurde. Jak to się nazywa? Nie jakieś Wendigo czy coś. Kurde, bo... To by było dosyć nieciekawe. Znaczy, ciekawe by było, ale... nie dla mnie. A tym bardziej już nie dla mojego bohatera tutaj. A to co jest? O Boże, to jest środkowe piętro. Tu też raz robiłem rozpierduchę. Jak na razie jest spokojnie. Jak będę działać jakoś tam po cichu. Dziewiąty poziom już mają. Tak samo jak ja, więc to się chyba skaluje. W sensie... Wrogowie skalują się z moim poziomem. Shit. Strzelba bojowa. Od razu w głowę chycił. To by było po sprawie, tak? Dużo tej karmy puszce teraz mają. Jedyny plus jest taki, że właśnie mam bardzo dobre skradanie teraz. I w ciemnych pomieszczeniach w ogóle mnie tutaj nie widać w ogóle. Ceramiczna miska. Ja szukam plastiku. Tak, ceramika. O! A, bo nie mam... nie mam karty wsadzonej. Do tego. Że mi się... What the fuck? Granat odłamkowy. Jakbyś miał... Plazmowy, to bym wziął od ciebie. To jest dobre, bo kurde, ja mogę już dosyć swobodnie. Dosyć blisko do nich podchodzić, oni mnie nadal nie widzą. Już skradanie fajnie. Tutaj są gdzieś warsztaty, przynajmniej były.
I sobie bym to wszystko porozbierał za chwilę. Co tu mi się tam, kurde, podświetla? To był jakiś samobójczy, kurde. Dobra, już tam latają. Fajnie mi się ich kampi tutaj teraz. Kurde, jak tu, czujecie to już, nie? Jak już przyjemnie w to się gra. Kurde, z tymi perkami. I z tym moim już pancerzem takim ciemniejszym. Uż ty. Kurde, myślałem, że... Dostał w głowę, ale przeżył. Czterdziestki piątki, 44, ja tego nie zbieram, mam w brud tych amunicji. Chyba, że kiedyś jakąś tam taki karabin bojowy jest. On chyba używa 45 właśnie. Może uda mi się go jakoś raz to jeszcze nie alkoholik. Dużo tej karmy jest. Ta karma jest dobra, bo ona ma dodatkowe profity. Zaraz wam pokażę. Zjadłem chyba, tak? Tą karmę. Tak. Przywrócenie tych... Znaczy nie, punkty życia jest przywrócenie. Ale tam jakieś słabe... 1 na sekundę czy coś takiego. Dobra, mamy tutaj... wyzbyć się wszystkich, ale ja już tutaj nikogo nie widzę, tak szczerze mówiąc. Mało tego, nie widzę tych warsztatów, a wiem, że były tutaj. Wiedziałem, że na stówę. Tu ktoś będzie. Śmiercionośny tamburyn. W sumie ceramika też chyba mi jest potrzebna. Coś mi się kojarzy. Rewolwerowa, okej, plastik, dużo plastiku. Plastik jest mi potrzebny do różnych ciekawych rzeczy. A tymczasem coś tutaj słyszałem. Czemu mi tu wrogów podświetliło teraz? Dobra, nie chcę mi się celować do niego, to... No szukaj. Dobra, leci naokoło. A
Ale mnie kurde nie zobaczy, bo... Fuck. Okej, to już chyba wszyscy. Nice. Tylko tak. Nie ma tu żadnego warsztatu. Bez kitu, przecież... Przecież wiem, że były warsztaty tutaj. I on poszedł. Czyli to jednak nie wszyscy, bo tutaj mi jeszcze podświetla tych ziomków. Kurde, no nie ma warsztatu żadnego. Są jeszcze tam. O, to jest ten węben wojenny. Dostałem coś takiego. Okej. Okay. Pozbyłem się wrogów. Muszę zaczekać na mech teraz. Jest. Porozmawiaj z mech. Kurde, ale ty masz czapkę fajną, gościu. The hell is this? Where's Thorpe? Bullshit. I'm only here for David. If that bastard survived, I want to see him. Now where is he? Gościu nie przeżył, no daj spokój. Kurde. Wait, you mean to tell me David ain't even here? You got that old diaper pail on your side. So the hell are you? Don't tell me you're one of those worthless settlers. Holy shit, a vault dweller! Even better. You come scurrying out of your little cubby hole and you think you can start making demands? Think again. David's trophy, huh? Wow, he must be dead. Return tail if you've managed to get your hands on it. Huh, I take it this means you recognize me as leader around here. Hmm, smart. Looks like you've got yourself a brain after all. Seeing as how I'm feeling generous, I'll spare you a minute to tell me what you want before I get back to retaking Appalachia. Okej, okay, czego ja tak naprawdę chcę? You don't get to talk to me about that. We lost everything to that disease while you were all sitting pretty underground. Zabijałaś tylko i wypiłaś. Inoculation? That's just some bullshit the responders made up to sucker the weak out of their supplies. Didn't fall for it then. Sure as shit ain't falling for it now. Kurde. Ha, ale mam inteligencji wystarczająco. Zwiększyć ogonkowy wykazującego odporność. Efficacy, huh? Maybe you do know what you're talking about, but I don't know. I got my own straight line solution. Kill 'em all.
Got a raid against a group of Scourge going down right now. Why don't you head on over? See a real plan in action. Oh, shit. What are you talking about? Yeah, so we might lose a couple people. So what? We got numbers. Fuck. Oh, I'll take that bet. You'll see. We're back. We ain't gonna let anyone stand in our way. Head out to their location to find Aldridge. Tell him I sent you. Once you got it all wrapped up, head back to our base. It's the crater. Built out of that old space station? Believe me, you can't miss it. Krater. Ooh, reputacja wśród bandytów, nice. Sprawdź co z Aldridge'em. Gdzie jest ten Aldridge? W kraterze, tak? No dobra. Dobra, zastanowimy się, co tutaj teraz porobić ciekawego w kolejnym odcinku. Także dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!